Jest z nami Michał Fijałka na obozie w Wałczu. Witam Cię przede wszystkim. I powiedz, taki cel Twojego tutaj pobytu, oczywiście, że trening, ale wiesz, są jakieś elementy na pewno, na których się skupisz przede wszystkim. Znaczy tutaj podstawową, cześć, witam wszystkich po pierwsze. Po drugie, tutaj podstawową sprawą jest to, że jest możliwość posparowania z chłopakami z innych klubów. U nas jest dużo sparring partnerów w Szczecinie, ale tutaj przyjeżdżają mocni zawodnicy z Ankosu i z Mighty Bulls Gdynia, także jest fajnie. Do tego możemy tutaj poszlifować też zapasy pod okiem Kościela i jest ogólnie fajnie. Powiedz, jakby za dużo nie ma co mówić o przegranych, ale pewnie miałeś czas, żeby podsumować jakieś plusy i minusy ostatniego pojedynku z Celińskim, Karolem. Ciężkie pytanie, oczywiście. Ale walka dobra i był bonus. No to też. O, dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Co tutaj dużo mówić? Szło wszystko według planu. Podpaliłem się kilka razy, to mnie zgubiło. Tak jak analizowaliśmy to z trenerami. I strategia była dobra, taktyka taka, jaka miała być, jednakże zabrakło troszeczkę szczęścia. No i to, co mnie czasami podnosi, czyli emocje. No właśnie, ja wspomniałem o tym bonusie. Ty generalnie może nie masz ostatnio zbyt dobrej pasce, ale walki dajesz dobre. Ty właśnie stawiasz przede wszystkim, wiesz, na to, żeby walki były efektowne czy efektywne? Nigdy nie stawiam na to, jaka ma być walka. Po prostu wychodzę i się biję. Po prostu walczę. Lubię to robić. Mam taki styl, a nie inny. To już chyba jest gdzieś tam we mnie zakodowane, że po prostu lubię się bić. Teraz delikatnie mówiąc. Tak, delikatnie właśnie. Teraz czeka Cię walka właśnie na Imperium Arena w Twoim rodzinnym mieście. To jest w zasadzie, nie wiem, czy to jest w ogóle pierwszy event? Tak, to jest pierwszy event. To jest osoba, organizator jest związany z, rozumiem, z Iron Fist, którego już chyba nie będzie organizował. W ogóle wiesz, jakbyś coś mógł cokolwiek powiedzieć, zareklamować tą galę, no i o Twoim rywalu Ostrowskim powiedzieć. To znaczy, to jest nieduża lokalna gala, będzie pierwszy raz w dużej dyskotece Imperium. Bardzo fajny klub, polecam. Będą tam dwie walki zawodowe, moja i prawdopodobnie Mariusza Linkę pożegnalna walka w MMA oraz 5 walk amatorskich chłopaków z Berserkers i z kilku innych klubów. Oczywiście tutaj co, no ja mam walkę z Mateuszem Ostrowskim, która to będzie jego pierwsza walka w tej kategorii wagowej, z tego co wiem. No i to wszystko. Wiem, że gdzieś tam po drodze był ten epizod z kolejnym MMA, tak, na którym nie miałeś się bić, tylko jakby to miało być przełożone na kolejny event, który tak naprawdę też nie wiadomo do końca, czy się odbędzie, ale może Ty masz jakieś więcej informacji na ten temat. Na dzień dzisiejszy. W lutym jakby ma być jakiś event, ale to jest tak tylko wstępne plany. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych informacji co do MMA, tak, także nie wiem, nic nie mogę powiedzieć na ten temat. A myślisz, że walczyłbyś, jeżeli by chcieli? Myślę, że tak. To zależy tylko od organizatorów. A powiedz właśnie jakieś takie krótkie streszczenie odnośnie wydarzeń klubowych. No, ciężka walka Michała, prawda, ostatnio z James Silva, no i Rokes, który cały czas tam cierpi z powodu nogi. Jak to u nich wygląda? Nasze, że tak powiem, najmocniejsze chłopaki, czyli Cipek i Rokes. Oczywiście tutaj nie wspominając już o innych chłopakach, przepraszam. Cóż, no Cipek był bardzo dobrze przygotowany, dał dobrą walkę. To jest sport, każdemu noga się może powinąć. Tutaj nie bronię go w żaden sposób, ale to był przypadek, tak? Zrobił błąd, JC2 to wykorzystał, przegrał. Według mnie zachował się tak, jak powinien się zachować, także tutaj nie będę nic więcej komentował. Ode mnie wielkie brawa dla niego, bo jest wielkim wojownikiem i wróci jeszcze w większym i lepszym stylu i utrze noska tym wszystkim, którzy tam pisali te głupoty na internecie. A Irokes powoli wraca do treningu, męczą go te kontuzje niestety. To jest nasz taki, podejrzewam, polski Anderson Silva. Znaczy nie podejrzewam, jestem przekonany, tylko szkoda właśnie, że ma takie kontuzyjne ciało. Nie jest czarny. Nie jest czarny, ale ma też wielką głowę i jest brzydki. Ale już wraca do treningów i już niedługo, podejrzewam, będzie łamał chłopaków na ringu. A właśnie jest jakby ten motyw, który już może nie chcę za bardzo zbyt wiele o nim mówić, bo zostało już powiedziane, ta Twoja walka potencjalna z Michałem Gutowskim, tak? Po drodze była szansa, żebyś zawalczył z nim na X-Cage, ona wypadła, ponieważ byłeś tuż po walce, byłeś poobijany, ale sądzisz, że to do tej walki kiedyś dojdzie i w ogóle wiesz, czy Tobie tak naprawdę na niej zależy, żeby doszło do niej, żebyście tam sobie wyjaśnili swoje sprawy w ringu? Szczerze? Szczerze. Bardzo szczerze? Bardzo szczerze, bardzo. Musiałbyś zrobić tutaj pip. No zrobię, już mam ten, przy Andrzeju Kościelskim mam wprawę. Tak? Nie, ogólnie nie zależy mi na tej walce. Szczerze, przez 8 lat pokazałem między nami dwoma, kto jest lepszy na treningach. Podejrzewam, że nasza walka nie pokazałaby nic innego. Nie wiem, czy musiałoby się zdarzyć cud, albo coś musiałoby mi spaść na głowę, żebym mógł przegrać tą walkę. Ogólnie nie zależy mi na tej walce. Chcieliśmy tej walki na arenie Berserkerów, druga strona się nie zgodziła tym razem. Podobno była jakaś kontuzja nogi, nie pamiętam już dobrze nawet o tym.
kiedy chce, gdzie chce, nie musi to być klatka, ring, zapraszam. A na koniec taka krótka anegdota, bo jest z tobą twój ojciec, waleczny ojciec, który od kilku lat w ogóle trenuje MMA, generalnie brazylijskie, tak jakbyś mógł właśnie coś powiedzieć o tej fajterskiej rodzinie więcej. Taką historię w ogóle, jak tato trafił na trening, bo jest całkiem ciekawa. No to powiem ją od początku. Szczerze zaczęło się od tego, że mój tato, ojciec miał bardzo dużą nadwagę, że prawie 130 kg przy niewielkim wzroście, bo jest jeszcze niższy ode mnie. Zaczęło się od tego, że był stan przedzawałowy, było już bardzo nieciekawie. Wziąłem sprawę w swoje ręce w końcu, zaciągnąłem go na matę, najpierw trenowaliśmy tylko we dwóch, biegał wokół sali, robił 2-3 kółka, już nie mógł dalej biegać, robił 1-2 pompki, 1-2 przysiady i to był koniec jego treningu, później się rozciągaliśmy i tak zaczynaliśmy trenować, coraz więcej dodawać, coraz więcej, nagle się zrobiło z tych dwóch kółek wokół maty, zrobiło się 20, później już biegał ze mną po stadionie, chodził ze mną na siłownię, biegał ze mną na bieżni, jeździł na rowerach, dotrzymywał mi tempa, później zaciągnąłem go już na matę na typowe treningi takie MMA, w cudzysłowie MMA, ćwiczy stójkę, boks, ćwiczy brazylijskie jiu-jitsu, jest posiadaczem niebieskiego pasa, z czego jestem bardzo dumny też z niego. Jest najstarszym berserkerem, wytatuował sobie również naszą pieczątkę klubową na ramieniu, także jest bardzo zżyty z nami. Cieszę się bardzo, powiem szczerze, że jak na 60 lat to jest bardzo sprawny fizycznie, ma dobrą kondycję i jeszcze nie jednego chłopaka tutaj 20-letniego na macie składa. Po synu. Sprawność. Możliwe. Może nie sprawność, ale coś w tym jest. Dobra. Może ja po nim. Tak. Oczywiście w takim razie dziękuję ci za wywiad. Życzę powodzenia na walce i spełnienia tych planów treningowych tutaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się. Dzięki. Dziękuję bardzo.